88 dni roboczych, innymi słowy 4 miesiące i 12 dni kalendarzowych. Tyle czasu upłynie, zanim otrzymasz ostateczną decyzję kredytową na hipotekę w Santanderze. Najnowsze informacje z rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych. Zaczynajmy. Witam Cię u mnie na kanale. Dziś porozmawiamy sobie o aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych. Dowiesz się, jakie są aktualnie czasy procesowe w bankach. I co zrobić, aby skrócić je o ponad połowę? Porozmawiamy również o aktualnych cenach na rynku nieruchomości i czy to szczyt ich cen. Zanim jednak przejdziemy do najważniejszych newsów. Jeżeli jesteś na moim kanale po raz pierwszy, to wiedz, że nazywam się Rona Szczepankiewicz i na rynku nieruchomości i kredytów hipotecznych jestem od 2010 roku. A tutaj na kanale rozmawiamy sobie o inwestowaniu w nieruchomości, o tym jak mądrze sfinansować zakup nieruchomości bez względu na to, czy kupujesz nieruchomość dla siebie, aby tam zamieszkać, czy kupujesz nieruchomość, aby na niej zarobić. Idąc dalej, miło mi poinformować, że od 15 czerwca tego roku zostałem oficjalnym ekspertem kredytowym, rekomendowanym przez Michała Szafańskiego, twórcę bloga, jak oszczędzać pieniądze.pl oraz książek, no, można powiedzieć, bardzo znanych książek na rynku polskim, takich jak na przykład finansowy ninja, czy zaufanie, waluta przyszłości. Michał stworzył zamknięte forum o nazwie Klan finansowych ninja, wraz z moim zespołem, RM Kredyty pomagamy. Klanowiczom w sprawach związanych z finansowaniem. Jeżeli chciałbyś dołączyć do tego zacnego grona, to śpiesz się, bo nabór kończy się 23 czerwca. Więcej na temat idei klanu i tego, dlaczego warto, znajdziesz w opisie pod filmem. Ok, tyle ogłoszeń, przejdźmy już do konkretnych informacji. Zaczynamy od czasów procesowych w bankach. Mowa oczywiście o kredytach mieszkaniowych, a więc 4 miesiące i 12 dni kalendarzowych na decyzję w Santanderze. O co chodzi. Tyle właśnie możesz czekać na ostateczną. Decyzję kredytową w Banku Santander. Skąd takie liczby? Od momentu złożenia w banku kompletnego wniosku kredytowego wraz ze wszystkimi załącznikami zaczekasz aż 70 dni roboczych na ostateczną decyzję. Jeden tydzień roboczy to 5 dni kalendarzowych. Jeżeli bank poprosi o jakiekolwiek dodatkowe dokumenty, a może to przecież zrobić i często robi, to wejście z powrotem w proces no, potrwa kolejne około 18 dni roboczych, właśnie stąd 88 dni. Roboczych na decyzję kredytową ostateczną, a więc około 4,5 miesiąca. Co w ogóle się wydarzyło i dlaczego właśnie Santander ma takie, a nie inne? Czasy procesowe. Jeżeli oglądasz mój kanał regularnie, to na pewno widziałeś mój ranking najtańszych kredytów hipotecznych. Mowa tutaj chociażby o ostatnim rankingu. Numer, numerem jeden, jeżeli chodzi o ofertę cenową, był i jest na moment kręcenia tego filmu Santander Bank. Inna sprawa, czy najtańszy, znaczy też najlepszy? No ale to na to pytanie, może powiedzieć, odpowiedziałem właśnie w wspomnianym rankingu i też w filmie, do którego Cię serdecznie zapraszam. Ok, wracając. Co by by to powiedzieć, co było łatwe do przewidzenia. No, ludzie oczywiście poszli tam, gdzie jest najtaniej. Sam złożyłem taki wniosek, okres mieszkaniowy na swoje własne mieszkanie, właśnie do Santandera. Dodajmy do tego oczywiście niesamowity boom na rynku nieruchomości i mamy. Bank zatkany po korek, można powiedzieć, i nawet dalej. Jeżeli uważasz, że to jednostkowy przypadek, to wiedz, że w pozostałych bankach z rankingu, czyli najtańszych na ten moment ofertach na rynku wcale nie jest dużo lepiej. Millennium Bank, poczekasz blisko około 7 tygodni kalendarzowych na decyzję kredytową, to prawie, można powiedzieć, 2 miesiące od momentu złożenia, oczywiście, kompletnego wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami w banku. ING Bank, czyli również bardzo, bardzo popularna oferta ze względu na no, po prostu na jej atrakcyjność to samo, też to jest prawie 2 miesiące. M-Bank 31 dni kalendarzowych, czyli można powiedzieć, że jest to miesiąc. Ok, jest to cztery razy ponad 4 razy krócej niż Santander, ale wiedz, że w m -Banku jeszcze miesiąc temu czekało się tylko 11 dni kalendarzowych na decyzję kredytową, dzisiaj jest to 31 dni, także tendencja jest wyraźnie. Wzrostowa. Co to dla Ciebie oznacza, jakie niesie ze sobą zagrożenie? Oczywiście, jeżeli jesteś osobą, która chce zakupić nieruchomość na kredyt mieszkaniowy, może to mieć dla Ciebie znaczenie. W takiej sytuacji przede wszystkim pamiętaj, że podpisując umowę przestępną z góry Deklarujesz się, ile masz czasu na zorganizowanie finansowania. Mowa o umowie przestępnej, oczywiście, którą podpisujesz ze zbywcą nieruchomości. Poświęciłem na ten temat zupełnie osobny odcinek, także warto, abyś go posłuchał. Link znajduje się w opisie pod filmem. Idąc dalej. Deklarujesz się, ile czasu potrzebujesz, aby zorganizować finansowanie. Podpisujesz się pod tym, no niejako gwarantując umowę swoim zadatkiem. No, najczęściej dzisiaj występuje zadatek, dzisiaj jest rynek sprzedającego, a nie kupującego, także zaliczka no, jest mniej stosowana niż, niż po prostu zadatek. Powiedzmy, że wpisałeś w umowę dwa miesiące, czyli to jest ten czas na zorganizowanie finansowania, czyli od momentu podpisania umowy przestępnej do momentu, powiedzmy, podpisania aktu notarialnego, jeżeli mówimy o rynku wtórnym aktu notarialnego, przeniesienia praw własności dwa miesiące. Wiesz już do jakich banków chcesz złożyć wnioski kredytowe, zbierasz dokumenty, co zajmie Ci no, pewnie w okolicach jednego tygodnia. Idziesz sam do banków, do trzech banków, bo no, przecież nie wysyłasz tego do, tylko do jednego i w każdym z nich wypełniasz osobny wniosek wraz ze wszystkimi załącznikami. No, dalej już można powiedzieć, czekasz na decyzję kredytową. No i właśnie jak na dłoni widać, że nie zdążysz. Masz raptem 7 tygodni na zorganizowanie finansowania, a po tym czasie będziesz mieć. Samą decyzję, a nie podpisaną umowę kredytową. Ryzykujesz z dodatkiem utratą możliwości zakupu mieszkania, a zapewne Twoja nieruchomość, można powiedzieć, od momentu podpisania umowy przestępnej jest już więcej warta i na Twoje miejsce chętnie skoczy nowy kupujący, który kupi tę nieruchomość za gotówkę. Jakiś czas temu ktoś u mnie na Facebooku może powiedzieć, skomentował aktualną sytuację na rynku kredytów mieszkaniowych, że to oznacza, iż banki nie chcą dawać kredytów. Doświadczenie podpowiada mi, że jest wręcz przeciwnie. Banki chcą dawać kredyty, dlatego dają tak dobrą ofertę, a że przyszło więcej klientów niż są w stanie przerobić, no to będą po prostu wybierać sobie tych bardziej dla nich lukratywnych, czyli po prostu lepszych klientów. Jaka z tego płynie lekcja? Przede wszystkim taka, że jeżeli chcesz nabyć nieruchomość w kredycie, to w takich czasach jak dziś, a więc w czasach, gdzie bardzo duża liczba osób składa wnioski do banków, powinieneś być na bieżąco nie tylko z czasami procesowymi, czyli tymi, tą informacją, ile trwa po prostu proces banku, ale powinieneś być na bieżąco również właśnie z całym procesem uzyskania kredytu, gdyż Każda pomyłka może kosztować wydłużenie po prostu procesu, a to w konsekwencji może kosztować Ciebie. No... Kupienie całej nieruchomości, tak? Czyli albo kupisz ją, bo dostajesz kredyt, albo jej nie kupisz, bo przez się z terminem i zbywca niekoniecznie będzie chciał przedłużyć umowę, bo na swoje miejsce może być po prostu inny chętny kupujący, który chętnie zapłaci po prostu więcej. Mamy czasy, w których finansowanie dostaną ci, którzy wiedzą, jak je zdobyć, a inni muszą po prostu czekać, czekać całymi miesiącami. Co gorsza? Ludzie kupujący, ludzi kupujących nieruchomości przybywa, ruch się zwiększa, a nie zanosi się na to, żeby nagle banki zwiększyły swoje moce przerobowe. Powiem Ci coś jeszcze. Wróćmy do Santandera. Nagrywam ten odcinek 22 czerwca 2021 roku. Santander na dzień dzisiejszy ma dwa procesy, gdy składamy wniosek o kredyt mieszkaniowy. On może iść, może powiedzieć, dwutorowo. Jedno, jeden proces to jest proces centralny, czyli wniosek jest wysyłany z oddziału do centrali. Można powiedzieć, ten proces jest zatkany na maksa, i drugi proces to jest proces oddziałowy, czyli decyzyjność jest na poziomie oddziału, i w większości ten proces jest równie zatkany. Jednak są oddziały, które właśnie decyzyjność mają na poziomie oddziału i do tego nie są zatkane. Innymi słowy, nie potrzebują wysyłać wniosków do centrali, aby uzyskać decyzję kredytową. Chyba już wiesz, co chcę powiedzieć. Trzeba uderzać właśnie tam tylko gdzie jest to tam, to właśnie wie doświadczony ekspert kredytowy. Ekspert kredytowy, który pracuje w tej branży od lat i zdążył już wyrobić sobie odpowiednią sieć kontaktów do wielu oddziałów tego samego banku. My, zespół rmkredyty.pl, mamy i doświadczenie, i kontakty w bankach. Do tego działamy na terenie całej Polski, w tym również w całości zdalnie. Sorry za dalszą reklamę, ale trzeba jeszcze dodać, że za naszą pracę wynagradza nas bank, a nie klient. Dostajemy wynagrodzenie z banku, które otrzymałby pracownik banku, a otrzymujemy je my. Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy, pomocy przy kredycie mieszkaniowym, czy też innym, jakimkolwiek kredycie, kontakt znajdziesz w opisie pod filmem. Dzwoniąc lub pisząc, powołaj się proszę na ten konkretny film. Idziemy dalej do kolejnej bardzo ważnej informacji. Sprzedający podnoszą ceny. W maju ceny ofertowe znów wzrosły. Średnio w 17 dużych miastach były to wzrosty o 9% wyższe rok do roku wobec średnioprocentowej dynamiki w kwietniu. Innymi słowy, w kwietniu rok do roku ceny wzrosły. Ofertowe ceny wzrosły o 7% skali roku, a w maju o 9% skali roku. Także no, widać tą dynamikę, można powiedzieć, wzrostową. Jeszcze raz podkreślam, mowa o cenach ofertowych, a nie cenach transakcyjnych. No a one jednak trochę się od siebie różnią, także pamiętaj o tym. Jednym, jedynym miastem, w którym mieszkania są tańsze niż przed rokiem, no jest Gdańsk. Mówimy tutaj o rok do roku około 1%. A na drugim biegunie, czyli tym biegunie wzrostowym, znajduje się Gdynia, wzrost rok do roku o 17% w skali roku, właśnie i Sosnowiec, wzrost rok do roku o 18%. Niecały miesiąc temu mówiłem o tym, że podaż na rynku nieruchomości szuruje dno, a teraz, jak wynika z raportu Expandera i portalu Rentier.io, podaż ponownie. Można powiedzieć, zmalała. Jak komentuję autorzy raportu, jeśli jednak kolejne miesiące przyniosą podobną liczbę nowych ogłoszeń, a popyt na mieszkania utrzyma się na wysokim poziomie, to wybór lokali będzie mniejszy. Im mniej mieszkań, tym ceny większe. Oczywiście przy zachowaniu obecnego popytu. Co ciekawe, mało kto wierzy, że ceny nieruchomości w najbliższym czasie mogą zacząć spadać. Warto zwrócić uwagę, że z różnymi instrumentami finansowymi, do których zaliczają się również nieruchomości, jest tak, że gdy wszyscy mówią, że ceny wzrosną, to może to oznaczać odwrócenie się trendu i spadki. To w zasadzie ciekawostka, bo jak będzie naprawdę, tego nikt nie wie. Nikt poza prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim, który uważa, że do przegrzania rynku jest jeszcze daleko. A wzrost liczby kredytów mieszkaniowych nie jest za wysoki, jak do Badania Narodowego Banku Polskiego nie potwierdzają związku między niską inflacją a boomem na rynku nieruchomości. No, jest to bardzo ciekawe. Pan prezes Glapiński zauważył, że pobyt na mieszkania jest też spowodowany czynnikami fundamentalnymi, takimi jak przykład niski poziom zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych i rozwój miast. Cytując pana Adama, wraz z cenami mieszkań rosną również wynagrodzenia. Skala wzrostu cen jest zbliżona do wzrostu dochodów w gospodarce. A ty, co sądzisz na temat obecnej sytuacji na rynku nieruchomości i kredytów mieszkaniowych? Podziel się o tym proszę. podziel się tym proszę w komentarzu. Jeżeli podoba się to, co robię, zostaw łapkę w górę, suba i dzwoneczek, a kończąc, może powiedzieć, ten odcinek dodam jeszcze, że mamy oficjalne dane na temat inflacji w maju 2021 roku. Według Eurostatu jest ona na poziomie 4,6%, a według GUSu, czyli Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, jest na poziomie 4,8%. Jeżeli byśmy chcieli to może powiedzieć porównać do lokaty, to powinniśmy zarobić na lokacie w okolicach 5,9%. Odejmując od tego 19% podatek dochodowy, jesteśmy na zero z inflacją. No, jest tak, że inflacja jest naprawdę spora i można powiedzieć, że jest cały czas dużo wyższa niż oprocentowanie kredytu. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!